Rok 2021 powolutku dobiega końca. Również w gminie Leśna Podlaska udało się w tym czasie zrealizować kilka ważnych i potrzebnych inwestycji. Taką ważną i potrzebną inwestycją, która jednocześnie porządkuje część terenu, to inwestycja polegająca na budowie miejsc parkingowych i parkingu przy cmentarzu parafialnym w Leśnie Podlaskiej, ulica Bialska. Inwestycja, no, która była chyba wymagana nawet do realizacji. Zdecydowanie tak, ona poprawia bezpieczeństwo poza komfortem, oczywistym komfortem odwiedzających groby, to jest to inwestycja zdecydowanie poprawiająca bezpieczeństwo, ponieważ parking położony jest przy bardzo ruchliwej drodze powiatowej z Białej Podlaskiej do Łosic. Środki na parking pochodzą z Funduszu Inwestycji Lokalnych. Koszt samego parkingu to ponad 330 tysięcy złotych. Został już wykonany i oddany 1 listopada do użytku, a więc 1, 2 listopada mieszkańcy mogli już z tego parkingu korzystać. Oczywiście podczas świąt, czy to 1, czy 2 listopada, czy 15 sierpnia, żaden parking nie pomieści ilości samochodów, które pielgrzymów, ale na dzień powszedni, dla osób odwiedzających groby, podczas pogrzebów, czy podczas lokalnych niewielkich mszy na cmentarzu, ten parking zupełnie wystarczy. To jest 50 miejsc parkingowych, a więc na dzień powszedni, cotygodniowe odwiedzanie grobów jest to zdecydowanie wystarczająco. Natomiast to, co się dzieje podczas świąt i to, co było 1 listopada, to przekracza nasze możliwości. Parking powinien być do rzeki, od Leśnej do rzeki praktycznie tak duży. Dwa miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych, tak. Oświetlenie i przejście dla pieszych. Zdecydowanie tak. Parking zawiera w sobie również dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych. Są wyznaczone i wymalowane. Jest też stojak na rowery, stojak, który można z którego można korzystać i już to się dzieje z tego, co widać. Jest parking przede wszystkim oświetlony. Przejście dla pieszych jest oświetlone. Przejście dla pieszych istniejące już wcześniej, które było, jest w tej chwili oświetlone ładnym LED-owym światłem. Cały parking jest oświetlony, jest bezpieczny, dosyć pojemny, więc tutaj zdecydowanie potrzebna inwestycja.